Przejdę od razu do przeczytania listu od prezydenta. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj. Dziękuję gościom za przybycie i chęć przeczytania, ale zwłaszcza dziękuję młodzieży, która tak licznie przybyła, że przynajmniej w pewnej formie wykazuje zainteresowanie tymi kanonami naszej literatury, jakim niewątpliwie jest nadniemne. Szanowni Państwo, co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Akcja powieści toczy się w latach 80. XIX wieku na Litwie Nadniemnem, przede wszystkim w majątku rodu Korczyńskich oraz za ścianku Bohaterowiczów. Retrospekcje przywołują wydarzenia m.in. z okresu powstania styczniowego oraz czasów napoleońskich. Autorka przedstawia codzienne życie dwóch sąsiadujących społeczności. Korczyńscy to średnio majętna szlachta, zubożała po powstaniu styczniowym, posiadająca jednak nadal dwór, ziemię i pracowników. Bohaterowicze to szlachta zagrodowa, czyli najuboższa, której stylem życia i zajęciami niewiele się różni od chłopów. Żyją skromnie, sami pracują na swoich polach. Powieść ukazuje konflikt Benedykta Korczyńskiego i okolicznych chłopów, codzienne życie obu stanów. Przywołuje również ważne wydarzenie historyczne, historia Jana i Cecylii, leśna mogiła. Ukazuje wpływ przeszłości na teraźniejszość i nadzieję na przyszłość. Postawy Justyny, Jana, Witolda, Maryni, Kirylanki. Na tym tle obserwujemy dzieje miłości pary głównych bohaterów. Justyny Orzelskiej, ubogiej krewnej Korczyńskich oraz Jana Bohaterowicza. Bohaterowie powieści szukają sensu życia. Jedni go gubią, oddając się w bezproduktywność. Ciechom, lenistwu czy romansom, na przykład Różyc, Emilia, Zygmunt Korczyński. Inni odnajdują sens życia w pracy, miłości, harmonii z naturą i otoczeniem, na przykład Benedykt, Justyna, Jan, Maria Kieryłowa. Postacie są przez Orzeszkową definiowane i określane przez stosunek do pracy i historii w pierwszej kolejności, a poprzez podejście do miłości w drugiej. Ważnym zagadnieniem powieści jest też prezentowany przez autorkę model patriotyzmu w czasach po powstaniu styczniowym. Orzeszkowa proponuje patriotyzm pozytywistyczny, polegający na pracy społecznej i budowaniu poczucia jedności narodowej w całym społeczeństwie. Jednak kładzie nacisk... ...przypomnego, grubego u podstawy, a zwężającego się ku szczytowi krzyża, na którego czerwonym tle bielała postać Chrystusa, a którego boki okryte były różnobarwnymi godłami i figurami. Były tam białym pokosem powleczone i ściśle do krzyża przylegające trupie głowy i różne narzędzia chrystusowej męki, płaskie po piersi Maryi, z płyncymi w nim siedmiu pozłaconymi niegdyś i w kształt miecza wyrzeźbionych daszek. Na szerokiej podstawie krzyża bielał wyraźny jeszcze, choć miejscami zacierający się już napis. Jan i Cecylia, rok 1549, memento mori.